Oto Sony A6700, czyli nowa aparat APS-C marki Sony. Czy warto było na niego tyle czekać? Co oferuje? Co jest w środku? I ile kosztuje? Gdyby tak w skrócie trochę opowiedzieć o tym aparacie, no to powiedziałbym, że jest to korpus wzięty z poprzednika, model A6600, z pewnymi ulepszeniami znanymi na przykład z modelu A7C, z matrycą, z procesorem, z autofokusem, całym wnętrzem, niemalże żywcem przeszczepionym z FX30. A6700 testowałem m.in. z tym nowym, świetnym obiektywem. To jest Sony 70-200 f4, najnowsza wersja makro. To jest szkło pełnoklatkowe, ale świetnie też się sprawuje właśnie z tym niedużym aparatem. Jak widzicie, jest bardzo kompaktowe, mimo że tu jest wysuwane są soczewki. No to bardzo dobrze leży nawet z tym niedużym korpusem. I naprawdę sporo zmian na plusy w tym szkle, na przykład makro od 26 cm. No i oprócz tego po wpięciu do matrycy APS-C zyskujemy tutaj ekwiwalent ogniskowej od 105 do 300 mm, więc na jakieś podróże, krajobrazy czy do sportu, dzikiej przyrody to jest bardzo fajny zestaw. Ale przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli do korpusu. Całość ma bardzo podobne wymiary co poprzednik, ale jest minimalnie lżejszy, tam chyba gdzieś około 10 czy kilkunastu gram. Z baterią kartą waży 493 gramy, więc naprawdę niewiele. Oprócz tego jest też to korpus uszczelniony. Wynika to nie tylko z zapewnień producenta, ale chociażby wystarczy sobie tutaj otworzyć komorę karty pamięci SD. Swoją drogą tylko jedna karta tu się mieści. No i widać takie bardzo solidne tutaj uszczelki wokół karty. To już budzi zaufanie i dobrze wróży. Zresztą jakość wykonania tego korpusu jest bardzo dobra. Czuć, że to jest solidne tworzywo. To jest poziom w zasadzie taki jak w serii A7. Mamy też nieco większy, głębszy grip, który powoduje, że łatwiej się tym aparatem fotografuje czy filmuje z takimi na przykład obiektywami właśnie większymi, cięższymi jak 70-200 f4. Układ przycisków jest bardzo podobny, ale jednak jest tutaj kilka fajnych nowości, które poprawiają nam komfort pracy. Przede wszystkim mamy tutaj tarczy z przodu, podobnie jak w każdym pełnoklatkowym bezlusterkowcu Sony. Drugą nowością jest tarcza z tyłu. Tutaj pod tarczą pas mamy taką cieniutką tarczę, w której zmieniamy tryby foto, wideo, SNQ. Ta tarcza jest cienka, ale chodzi z dobrą kulturą, bardzo dobrze jest wyczuwalna, te skoki jest precyzyjny. W Sony można obsługiwać jedną ręką i tak samo jest tutaj. W Canonie trzeba zmieniać tryb foto, wideo lewą ręką. Jest ten przełącznik, ta dźwignia z lewej strony, a w Sony możemy to robić jedną dłonią. Mamy praktycznie wszystkie ustawienia tutaj pod którymś z palców. Zobaczcie, że tutaj z boku nie ma żadnych przycisków, co jest naprawdę sensownym rozwiązaniem, szczególnie dla osób, które często zmieniają parametry, często zmieniają tryb fotografowania, filmowania, gdzieś tam lawirują w różnych scenach. To jest dobre rozwiązanie, więc ergonomiczny aparat naprawdę jest dopracowany. Oprócz tego mamy też tutaj u góry wyraźny, oddzielony takim separatorem przycisk wideo do włączania nagrywania wideo. Mamy też C2, tutaj z boku C1 funkcyjny przycisk. No i też klasycznie wypukłe przyciski podglądu, kasowania, FN, AF, ON. Więc ten układ jest takim trochę połączeniem w zasadzie A7C z tym, co było w A6600. No i sprawia to bardzo dobre wrażenie. Jedyny duży minus, który tutaj widzę, to brak joysticka. W aparacie tej klasy, w tej cenie, joystick powinien być, no powinien po prostu być. To jest podstawowe wyposażenie każdego dobrego aparatu. Mi go brakuje, ale oczywiście nie jest to coś, co dyskwalifikuje ten sprzęt jako sprzęt dobrze zaprojektowany ergonomicznie. Mamy ten sam wizjer co w poprzedniku, więc nie jest to duży wizjer, jak widzicie, nie jest to malutki wizjer, nie jest on super komfortowy. Ma rozdzielczość 2,36 miliona punktów, więc tak jak w poprzedniku. Powiększenie tam chyba 1,07 raza, natomiast producent podaje, że jest to dużo jaśniejszy wizjer. Jest to jasność porównywalna do A7R Mark V. Ten wizjer całkiem nawet daje radę, chociaż oczywiście nie jest to to samo co w A7R Mark V, w którym można się po prostu zanurzyć niemalże jak w innym świecie. Też jest dużo wyższa rozdzielczość.
Natomiast no, jako taki mały wizjer jest ok. Do tego mamy też nowość, czyli obracany, odchylany ekran, wyświetlacz z tyłu. Jest to pod względem parametrów bardzo podobny panel, 1,04 miliona punktów. Więc nie jest to panel LCD z LCD z najwyższej półki, zdecydowanie ta rozdzielczość no, nie jest najwyższa i szczerze mówiąc po aparacie tej klasy no, liczyłem, że naprawdę Sony tutaj wpakuje jakiś fajny ekran, chociażby taki jak jest w FX30, który tam ma chyba 2,36 miliona punktów. Sytuację trochę ratuje fakt, że jest to ekran dotykowy i tutaj podobnie jak w innych nowych aparatach Sony mamy do czynienia z w pełni dotykowym menu, w ogóle cała obsługa tego aparatu może się odbywać wyłącznie dotykowo. Mamy tutaj nowe menu znane z ZV-1, ZV-E1, czy z innych nowych aparatów tej marki. Jest skrócone menu, które ma wyraźne kafelki, jest także takie podstawowe menu, gdzie na przykład możemy sobie po lewej, po prawej dotykać różnych przycisków, kiedy nagrywamy samego siebie, one są większe, są czytelne. No i na koniec bateria, taka sama jak w innych aparatach tej klasy, czyli dobrze znana ogniwo Sony NP-FZ100, kompatybilne z innymi aparatami z serii, np. A7, A9, A1. No i ten aparat na nim bardzo długo pracuje, nawet do 800 zdjęć. W praktyce spokojnie, cały dzień zdjęciowy, taki fotograficzny w podróży A6700 jest w stanie na nim pociągnąć. Przejdźmy do tego, co w środku tego aparatu, a tutaj jest po prostu wnętrze z Sony FX30, czyli profesjonalnej, droższej kamery, którą recenzowałem dla Was jesienią zeszłego roku. Moją recenzję możecie znaleźć na kanale Fotoformy, a link gdzieś tutaj sobie raz powinien się wyświetlać. Jest to wnętrze z FX30, ale tutaj dodano oczywiście migawkę mechaniczną, która pozwala jakby no, lepiej fotografować tym aparatem niż FX30, który jest typowo kamerą, a nie ma służyć do robienia zdjęć. W praktyce oznacza to, że ta matryca o rozdzielczości 26 megapikseli oferuje bardzo ładną plastykę, piękne kolory, taki filmowy look zarówno na zdjęciach, jak i na fotach. No i też całkiem fajnie sobie radzi właśnie z szumami. Tutaj spokojnie w zasadzie do ISO 1600 tych szumów praktycznie nie widać. Wyżej ISO 3200 gdzieś tam się pojawia cyfrowe ziarno, ale jest to całkiem przyjemne i jakby nie doskwiera. 6400 jest akceptowalne, no wyżej już tego szumów jest całkiem sporo. Tutaj zakres czułości to jest od ISO 100 do 32000, opcjonalnie od 50 do 102400. No ale te najwyższe czułości w tej matrycy, no to już jest raczej tak asekuracyjnie dodane w razie W, bo raczej na co dzień bym z tego nie korzystał. Producent tego oczywiście nigdzie nie podaje jakby oficjalnie, ale no jeśli jest to identyczny sensor jak w FX30, a wszystko na to wskazuje, no to powinien mieć też tak zwaną funkcję dual ISO, czyli dwa obwody, które pozwalają jakby mieć natywne ISO w okolicach 800 oraz 2500. To oznacza, że w tych czułościach jakość będzie bardzo podobna, te szumy będą niskie. No i jak możecie zobaczyć na zdjęciach, mam wrażenie, że tak to właśnie wygląda. Nigdzie nie mamy tego zaznaczonego, no ale ta jakość na tych czułościach jest dobra. Generalnie po prostu ta jakość na wysokich czułościach w tym aparacie jest bardzo dobra. Co ciekawe, ta matryca ma parametry ogromnie zbliżone do sensora, który stosuje się w Fujifilm X-T4. Tyle, że tam jest to matryca X-Trans. Ciekawy jestem, czy to nie jest ten sam sensor, który gdzieś tam może troszeczkę przerabiono, gdzieś tam może inaczej oprogramowano, nie wiem, oczywiście nikt oficjalnie o tym nie mówi. Ta matryca byłaby niczym, gdyby nie bardzo dobre procesory. Jest to najnowsza generacja procesora Bionz, tak to się mówi? Bionz? Chyba tak, Bionz XR. No i oprócz tego mamy też drugi procesor, taki koprocesor, chyba tak to się mówi, który odpowiada za pracę sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. O tym trochę więcej za chwilę, ale ten duet porównany z nową matrycą powoduje, że uzyskujemy tutaj fantastyczne rezultaty zarówno właśnie pod względem foto i wideo, ale też pracy autofokusa. Zanim do nich przejdziemy, powiem tylko jeszcze o szybkości. No to mamy 11 klatek na sekundę, zarówno w trybie migawki elektronicznej, jak i mechanicznej. Pod tym względem, jeśli dobrze pamiętam, nie zmieniło się tutaj nic w porównaniu do A6600. No i nie wiem, czy to dobrze, czy źle. 11 klatek tak naprawdę to i tak jest bardzo dużo i
nie wiem, jakoś nigdy nie korzystałem specjalnie z tych trybów 20 klatek czy więcej, bo po prostu nigdy miałem takiej potrzeby, nawet fotografując koncerty czy właśnie ptaki, no to 11 klatek powinno w zupełności wystarczyć, a przynajmniej nie będziemy mnożyć ogromnej liczby plików, które potem trzeba przebrać i gdzieś tam skatalogować, kasować, no to jest ogrom pracy, więc z mojej perspektywy to jest ok. Jeśli fotografujemy w formacie JPEG, to aparat jest w stanie zarejestrować bez utraty prędkości, bez spadku prędkości, aż do około 1000 zdjęć. I to jest prawda, on sobie praktycznie możemy ścisnąć spust i fotografować nim w opór i to po prostu trwa i trwa i trwa. Przy szybkiej karcie ten bufor daje radę. Natomiast jeśli włączymy tryb czy format RAW, co gorsza RAW plus JPEG, no to ta liczba zdjęć z pełną prędkością drastycznie spada i to spada do nieadekwatnej liczby 59-60 zdjęć RAW bądź około 50 RAW plus JPEG. No, niech mi ktoś to wytłumaczy, dlaczego tak się dzieje, no bo ten spadek nie jest adekwatny do rozmiaru tych plików. Ale z drugiej strony, no cóż, 60 zdjęć, czy tam 59 zdjęć RAW, no to jest około 5,5 sekundy w pełnej prędkości 11 klatek na sekundę. No i te 5-5,5 sekundy zazwyczaj w zupełności wystarcza do uchwycenia jakiegoś momentu, to nawet jest czasem za dużo, czasami wystarczy nam sekunda, dwie w dużej prędkości zdjęć seryjnych. No i czas na tryb wideo. W trybie wideo Sony A6700 zachowuje się bardzo podobnie jak FX30, czego oczywiście można się było spodziewać. Tyle tylko, że aparat pracuje, czego też się można było spodziewać, no wyraźnie krócej do czasu, aż się przegrzeje. No wynika to z faktu, że nie ma tutaj wbudowanego wentylatora jak w FX30. Natomiast bez dwóch zdań radzi sobie dużo, dużo, dużo lepiej niż poprzednie modele serii A6000, które jak pewnie wielu z Was wie, no, cierpiały na problem właśnie przegrzewania. Ja przed nagraniem sobie włączyłem test w 4K w najwyższych ustawieniach na 24 klatkach na sekundę. No i aparat spokojnie dał radę nagrać ponad godzinę materiału non-stop. To jest bardzo dobry wynik jak na tak mały korpus. No jeśli włączymy tryb 4K 120 klatek albo 60 klatek na sekundę, no to oczywiście ten czas nagrywania wyraźnie, wyraźnie spadnie. Jest całkiem dobrze jak na tak nieduży korpus bez wentylatora. Do przebitek przecież 4K 120 czy 60, to nawet jakby to są, jakby to było kilka minut, to by w większości wypadków wystarczyło. Natomiast tu jest wyraźnie dłużej i to jest dobry objaw tego aparatu. Patrząc na parametry, mamy tutaj 4K 120 klatek na sekundę, mamy 60 klatek na sekundę, oczywiście 24, 25, 30, ale też Full HD 240 do 10-krotnego spowolnienia, a 4K 120 do 5-krotnego spowolnienia. Ten tryb mamy zarówno w S&Q, kiedy aparat zwalnia ten tryb, jak i w ustawieniach normalnych, kiedy nagrywamy w pełnym klatkarzu i sobie sami to potem zwalniamy. Wewnętrznie aparat jest w stanie nagrywać w 422 w wysokich bitrate'ach, kiedy stosujemy S-Log 3, to tutaj producent mówi o 14-stopniowym zakresie dynamiki tonalnej, co jest bardzo dobrym wynikiem, szczególnie jak na matryce APS-C. Mamy tutaj wszystkie nowsze kodeki Sony, mamy S-Log 3 oczywiście, mamy Cineton. W S-Logu 3 producent tutaj deklaruje aż 14-stopniowy zakres dynamiki tonalnej, więc naprawdę dobrze jak na matryce APS-C. Co ważne, wideo 4K do 60 klatek na sekundę jest nadpróbkowane z wideo 6K, w związku z czym mamy tutaj bardzo dobrą szczegółowość obrazu. Ten obraz jest krystaliczny, jest pełen detali. No, wysoka półka, naprawdę. W 120 klatkach na sekundę nie ma napróbkowania i jest za to crop. Tutaj producent nie podaje dokładnego mnożnika cropa, ale mówi o 39 czy 8% ucięcia kadru, więc jest to całkiem sporo. No, trzeba też liczyć się z tym, że to jest matryca APS-C, która i tak daje 1.5 razy crop, więc razem wszystko mamy tutaj spory crop w slow motion, no ale też nie jest to nic nowego, raczej tego byśmy się spodziewali po sprzęcie tej klasy, no ale trzeba się z tym liczyć. Autofokus, o którym już troszeczkę mówiliśmy, działa fantastycznie, jest to naprawdę top. Oczywiście on nie jest idealny, ale w
95% przypadków skutecznie sobie radzi, jest przewidywalny, jest płynny, jest szybki, precyzyjny, praktycznie zwalnia z myślenia. Tu możecie zobaczyć, robiłem sobie testy nagrywając Karola gdzieś tam za drzewem, w bardzo trudnych warunkach, kiedy były gałęzie, kiedy on był gdzieś tam w tle, to aparat w większości wypadków od razu stawiał ten punkcik ostrości na oko. Kiedy Karol się obracał, chował, no to też płynnie przechodził czy w tło, czy w gałęzie. I kiedy on wracał, to od razu też się nie gubił. Tam były pojedyncze sytuacje, kiedy troszeczkę gdzieś tam nie ogarniał, ale to naprawdę jest margines błędu. I w tak trudnym kadrze ten aparat poradził sobie bardzo dobrze. Dużo lepiej sobie radzi w po prostu prostym kadrze, kiedy Karol do mnie biegł, obracał się, chował twarz, no to widzicie sami, że tutaj ten aparat od razu rozpoznaje zarówno oko, jak i twarz. Jak się obraca, to widzi dalej tą twarz, nie gubi się, widzi całą sylwetkę. No to są wszystko właśnie efekty tego, że tutaj w środku zastosowano procesor AI, nowy autofokus, to wszystko, co o czym mówiłem w recenzjach A7R5 czy ZV-A1. Najwyższe klasy oprogramowanie powoduje, że ten autofokus po prostu jest niezawodny i przewidywalny. I to jest ogromny plus tego korpusu. Dodam tylko garść specyfikacji. Tu producent mówi, że czułość tego autofokusa wzrosła w stosunku do H1600 z minus 3 FV do minus 4 FV, więc on w ciemnościach sobie powinien radzić lepiej. No i też mamy pokrycie kadru rzędu 93%, 759 punktów do wyboru, jeśli ktoś chce. No i autofokus oczywiście bazujący na detekcji kontrastu oraz fazy. Myślę, że jest to poziom A7-4, może nawet lepszy. Podobny właśnie jak w FX30, więc no cóż, pierwsza klasa. Patrząc jeszcze na autofokus w trybie foto, robiłem tutaj test przy 11 klatkach na sekundę. Karol biegł do mnie. Jak widzicie, występuje tutaj taki trochę problem jak w A7R5. Mianowicie autofokus nie ma problemu ze znalezieniem oka, ustawieniem ostrości na większości zdjęć. One są trafione, one są ostre. Natomiast na podglądzie widać, że ten punkcik zielony autofokusa sobie latał gdzieś, próbując nadążyć za okiem, będąc raz na czole, raz na nosie, raz na oku, ale to nie przekłada się na to, gdzie ta ostrość była rzeczywiście ustawiana. No i to jest problem właśnie już znany w aparatach Sony tych najnowszych, kiedy mam wrażenie, że właśnie ten autofokus jest szybszy niż oprogramowanie, które służy do pokazywania tego zielonego kwadracika, więc jest to mylące. Na szczęście w tą dobrą stronę, zaskakuje nas na plus, natomiast no, jeśli naszym celem jest to, żeby właśnie fotografować ruch, bardzo dużą zmienność ruchu, no to może to być nieprzyjemne i czasami nas zgubić, bo po prostu nie wiemy, fotografując jakieś ważne wydarzenie, no nie wiemy, co tam się dzieje do końca. Jeśli ten ruch jest taki trochę bardziej statyczny, nie aż tak szybki na maksa, no to już ten kwadracik nadąża, no ale właśnie w bardzo szybkich ujęciach warto sobie zdawać sprawę z tego, że tutaj może wystąpić taki problem. No i na koniec cena. No i czy warto w tej cenie ten aparat kupić? Czy w ogóle warto go kupić? Otóż ten aparat, ten korpus A6700 został wyceniony na 1800 euro. W momencie, kiedy dzień przed premierą jeszcze nagrywam ten materiał, nie znam polskiej dokładnej ceny, więc możecie sobie kliknąć w opisie tam w linki do tego aparatu i zobaczyć dokładnie, ile on obecnie teraz kosztuje. No patrząc na konkurencję z tej półki, bo oczywiście są aparaty takie jak ZV-A1 czy A6100, które są bardzo podstawowe, kosztują 3-4 tysiące złotych, ale są też aparaty, które kosztują nawet ponad dychę, jak najnowsze Fujiki. No i ten aparat gdzieś tam lokuje się mniej więcej właśnie po środku, zapewne między tymi tanimi korpusami APS-C, a tymi z wyższej półki, może bliżej troszeczkę tej wyższej półki jednak. Te możliwości tego aparatu myślę, że też gdzieś mniej więcej są adekwatne do ceny, jaką tutaj Sony Polska nam oferuje. Jedyne co tak naprawdę bym tutaj się zastanowił, no to właśnie XS20 Fujifilm, który pod wieloma względami dorównuje temu aparatowi, no ale kosztuje mniej i jeśli naprawdę nie oczekujecie na przykład 4K 120 klatek albo tego absolutnie topowego autofokusa, no to ten Fujik może być dobrym rozwiązaniem. Z drugiej strony, jeśli właśnie chcecie te wszystkie najwyższe rozwiązania typu 4K 120 czy ponad 70 obiektywów, no to A6700 wydaje się być takim no, najbardziej uniwersalnym,
najbardziej dopracowanym z tych wszystkich modeli. Wydaje mi się, że jest po prostu takim sweet spotem możliwości do ceny. Pod względem możliwości oferuje on naprawdę wiele. Jeśli po prostu chcecie mieć dobre narzędzie, uniwersalne narzędzie zarówno do foto, jak i do wideo, no to A6700 bardzo takim narzędziem właśnie jest. Myślę, że polecam ten aparat w szczególności do podróży na lekko, ale z dużymi możliwościami, do na przykład też fotografii ptaków, dzikiej przyrody. Mamy tu materiał APS-C, więc jest to w pewnym stopniu zaleta nad pełną klatką, bo mamy kropa, no i właśnie zamiast 70-200 mamy 105-300 ekwiwalent. Damy sobie jeszcze konwerter, to nam się robi 210 do 600 w tak małym obiektywie, to jest naprawdę coś. Myślę, że jest to też fajny aparat jako taki sprzęt codzienny, lifestyle'owy, czy właśnie jako kamera B na przykład do nagrywania, czy no właśnie taki aparat jako aparat wideo, foto dla kogoś, kto chce zacząć z wyższej półki, a z czasem powiedzmy myśli o jakiejś pełnej klatce. To jest bardzo dobra propozycja. No i cóż, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie znać. To nie będzie jedyny materiał o tym aparacie. On już jest dostępny z przedsprzedaży, więc linki tu w opisie. No i cóż, ja się nazywam Krzysztof Basel, bo się w sumie nie przedstawiłem. Dzięki wielkie, że z nami jesteście, że dotrwaliście do końca tej recenzji. Polecajcie ją, jeśli uważacie, że jest tego warta. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba. I cóż, do następnego jej recenzji, do następnej relacji. Do zobaczenia, cześć.